Maximum Suffrage 2016. Jeb Bush zabiłby małego Hitlera, gdyby miał taką okazję. No jaha! Tak, Jeb Bush, kandydat na prezydenta USA, odpowiedział na pytanie, czy gdyby miał możliwość, odbyłby podróż w czasie i zamordował niemowlaka Adolfa Hitlera. Odpowiedź na to pytanie momentalnie trafiła na pierwsze strony gazet. U schyłku XIX wieku w Austrii Jeb Bush i Michael Cera wkradają się do domu Aloisa i Klary Hitler. Dlaczego Michael Cera, zapytacie? Bo ta dziecięco wyglądająca gwiazda jest niezwykle podobna do matki Hitlera. Ha! To genialne! Kiedy ojciec Hitlera zaczyna zabawiać się, jak mu się wydaje, ze swoją żoną, Jeb Bush wbija ostrze prosto w serce małego, niewinnego jeszcze wtedy Adolfka. I tak, największy zbrodniarz świata nie będzie mógł przeprowadzić swojej haniebnej misji. W wywiadzie Jeb Bush odniósł się do efektu motyla i powiedział, że zabicie Hitlera zmieniłoby historię i oszczędziło miliony żyć. Ale ta historia ma jeszcze jednego bohatera i jest nim pradziadek Jeba, Prescott Bush. Jego ród nigdy nie byłby tak potężny, gdyby nie sukces Adolfa Hitlera. Prescott Bush był szefem Union Banking Corporation, banku, który umożliwił niemieckiemu biznesmenowi Fritzowi Thyssenowi dokonywać międzynarodowych transakcji. Thyssen finansował poczynania Hitlera w latach 30. i czerpał nawet profity z niewolniczej pracy w obozach koncentracyjnych. Zaraz, czy Tomo News właśnie zasugerowało, że gdyby nie Hitler, ród Bushów nigdy nie byłby tak wpływowy i żaden z nich nie zostałby prezydentem? Nie, przestańcie, my tylko zaoferowaliśmy wam głupią odpowiedź na jeszcze głupsze pytanie.